Siemaneczko, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy. No i co, dzisiaj odbieramy nagrodę za Food Champions i Division Rivals. Jest to pierwszy odcinek, który nagrywam oczywiście w wakacje, ale się wyspałem. Możecie się podzielić, co wy robicie w tak piękny, właśnie czekajcie, co dzisiaj jest czwartek, dzisiaj w czwartkowy wieczór, że tak powiem. No i co, bez zbędnego gadania, odbieramy nagrody za Food Champions, za rangę Gold 3. No i co, ja liczę oczywiście na jakiegoś Neymara albo Mbappe w player pick, co jest mało prawdopodobne, bo mam tylko jeden z trzech wyborów i tam muszę być kurwa, ale no zobaczymy pierwszy player. Uwaga, 8788 Kazari. Dobra, polecimy tego, bo tego będzie łatwiej jakoś na przepalenie połączyć, no ale na razie nie ma jakoś szału. No i co, lecimy z ostatnim player pickiem. No i zobaczymy, może jakiś 8, chociaż 90-93 sama nie jest. Nie będę nim grał na pewno, aczkolwiek na przepałkę też się nada. No niestety te player picki takie dosyć cieniutkie, że tak powiem. I wiecie co, otworzymy sobie najpierw te paczki, żeby potem wiedzieć, które są wymienne, a które niewymienne, bo jeszcze się cały czas zastanawiam, czy brać paczki wymienne, czy niewymienne. Jest Łokot w pierwszej paczce i teraz niebieski, ajajaj. Na szczęście to jest paczka wymienna, więc będzie można sprzedać. I to jest, o Boże, to jest Matić. Ile on wart jest? 20-15 tysięcy. I Martial, dobra. Cały czas się zastanawiam, czy brać paczki wymienne, czy niewymienne za Division Rivals. W ogóle, o kurde, czekajcie, Blue Screen mi się znowu suwa. W ogóle z Division Rivals jest taka historia, że siedziałem praktycznie do rana, nie? Całą noc siedziałem, bo miałem taką pasce przegranych, że postanowiłem po prostu grać cały czas te Division Rivals i udało mi się w ostatnim meczu, brakło mi 5 punktów, to w ostatnim meczu udało mi się wygrać i dobiłem te 5 punktów i wróciłem z powrotem do tej rangi, bo spadłem, żeby też od zadania tego dnia porobić, nie? Mi też dużo punktów brakowało do pierwszej rangi po prostu, nie? No i tak to mniej więcej wygląda, mili państwo. No i co, teraz przechodzimy do paczek za Division Rivals. Tutaj wiecie co? Weźmiemy sobie chyba te trzy paczki wymienne, bo no potrzebuję monet, no nie ukrywam, no potrzebuję monet. A jakbym trafił, utrzymał się dobrze. Jakbym trafił jakiegoś fajnego totcika, to zawsze coś tu fajnego może wlecieć. No i co, lecimy trzy paczuszki, mega paczka rzadkich kart. Zobaczymy, jeden walkout może chociażby, byłoby fajnie, jakiś coś wart. Niestety w pierwszej paczce to się nie stanie, bo nie mamy tutaj nawet ekranu, bo ja liczę na te fajne karty, że poleciałem, a tutaj Jesus na was tylko będzie. No chyba nie będzie pięknej historii, mamy kolejną paczkę, przedostatnia paczka. Nie ma walkoutu, oj, chyba jednak mogłem wziąć te niewymienne, jak się tak zastanawiam. Bo w sumie tych wymiennych, że coś poleci, szansa jest dosyć mała, że tak powiem, no. Mamy Gindogana tutaj niestety. Coś jeszcze będzie z Arnautowicz i Rafinha, no ale nie ukrywałem, że te karty nie są totalnie nic warte. No i co, ostatnia paczka, może tutaj walkout. Może tutaj walkout. I jest walkout, dobra, i niebieski teraz. Nie ma niebieskiego, ale mamy chociaż ten walkout. Jest to Brazylia, LO. Jest to Marcelo, ej! Wiecie co, Marcelo się sobie przetestować, ale jakoś nie było okazji, żeby nim zagrać. Nie, jakoś tak nie miałem monet, nie chciałem się wydawać. A teraz akurat jak Marcelo poleciał, to jak najbardziej mogę go sobie przetestować, bo nie wiem, czy nie kupić sobie jego wersji Team of the Year właśnie. I w ogóle ta paczka była jakaś dosyć taka cienka, że to powiem. Więc to wszystkie te paczki były takie cienkie. No i co, tutaj leciało jeszcze przez ten czas, jak spałem. To wleciało sobie SBC o ważne mecze bodajże. Tak jest, są ważne mecze, więc ja tutaj robię te SBC i zaraz się widzimy. Dobra, więc wysyłamy tutaj ostatnie SBC już, o ważne mecze. Mam taką oto drużynę, wymagania do tych SBC nie były dość skomplikowane, było to dość łatwe SBC. No i co, mamy 5 paczek bodajże za to SBC wszystkie. No i je sobie otworzymy, oczywiście tak jest, 5 paczuszek, więc może tutaj jeszcze jakiś walkout poleci, może jakiś tocik. No nie obraziłbym się, jakbym miał tak powiedzieć, w pierwszej paczce nie ma walkoutu, ale to była chyba ta paczka najgorsza, nie ma tutaj również ekranu. No dość słabo się zaczyna, jest Luka Jovic, oczywiście przyszła gwiazda Realu Madryt, życzę ci powodzenia. No i co, otwieramy kolejną paczkę, jest to złota paczka piłkarzy Prime bodajże, nie zdążyłem przeczytać do końca, w której oczywiście nie ma walkoutu, więc nawet nie ma ekranu, więc jakoś niezbyt czuję potrzebę, żeby przywiązywać się do tej paczki, do tego
jak się nazywało na co, lećmy z kolejną tym razem małą paciuszką jakąś. No i tutaj również nie ma walkoutu, może ekrany, są ekrany. Jest to Hiszpania SP i jest to Illarmendi. Dobra, więc te kilka tysięcy myślę, że będzie wart. O ile te karty jeszcze są podbite cenowo. Wszystkie te paczki oczywiście są wymienne, więc jak tutaj poleciał albo jakiś tocik, no i co, przechodzimy do dwóch najlepszych paczek. Jakby tu poleciał jakiś tocik, albo chociaż walkout, to no nie obraziłbym się, ale no. Nie ma nawet ekranów, więc nie opłacało się tych ważnych meczów robić, niestety. No i co, ostatnia paczka, ostatnia szansa, żeby uratować ten opening. No i co, mała paczka piłkarzy Prime bodajże i nie ma walkoutu. Och, come on, jej no. Co trzeba zrobić w tej grze, żeby dostać jakiegoś doca, coś wartego? Moja najlepsza karta, jaką trafiłem, w sensie najdroższa, to był bodajże Douglas Costa za 500 tysięcy monet. A teraz nie trafiam totalnie nic. Nie wiem, od czego to zależy, ale karta za 500 tysięcy monet, no to nie jest jakaś tam wybitna karta, nie? No i co, wysyłamy SBC z właściwie ogwarantowanego doca z Ameryki Łacińskiej. Wysyłamy właśnie teraz. Skład o ocenie 82-72 z grania. Przepraszam, że taki język mi się plącze, aczkolwiek no jestem dość zmęczony w dzisiejszym dniu. No co, lecimy z gwarantowanym tocem z Ameryki Łacińskiej. Nie mam totalnie pojęcia, jakie tam są karty, ale jest oczywiście walkout i zobaczymy, jaki tutaj będzie tocik. Nie jestem za bardzo na bieżąco z Ameryką Łacińską, więc nie wiem, kto to jest. Quintero 89, chyba to nie jest najgorszy drop, no jak na Amerykę Łacińską, no.